Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest ukryta w 10 rozdziale mojej powieści Mroczne Góry, czyli pierwsza księga trylogii, trylogii numer 1, bo już teraz muszę tak mówić, niedługo będzie tak, trylogia numer 7, trylogia numer 6 i tak dalej. Czyli pierwsza księga Mroczne Góry, rozdział 10. Władca Sarons, jak w tytule tego filmu. Oczywiście w tym rozdziale po raz pierwszy tak głębiej zobaczymy Artura de Lays. I te osoby z Was, które mają już również trylogię numer 2 w małym palcu, przynajmniej te rozdziały, które już są gotowe, wiedzą, jak bardzo, bardzo inaczej pokazałam tego właśnie bohatera w tej drugiej części, czyli w drugiej trylogii. Dzisiaj nagrywam się inną kamerą, innym moim telefonem, dlatego jestem troszeczkę bliżej, ale będę sobie zerkać tutaj co jakiś czas, żeby sprawdzać, czy wszystko dobrze funkcjonuje. Bo jak zobaczyłam to nagranie symboliki z 9 rozdziału, to ręce załamałam, powiedziałam, Boże, jaka tragiczna jakość, chyba już mój stary iPhone powinien odejść z mojego życia i jednak przejdziemy na tą formę nagrań. Ale zobaczymy, zobaczymy, jaki to będzie wielki plik, jak długo się będzie ładował, bo wiadomo, o to również chodzi. Dobrze, więc ja tutaj będę zerkać co jakiś czas, ale postaram się skoncentrować maksymalnie. Jest tutaj troszeczkę inaczej, ponieważ kamera jest tutaj, a ja tutaj widzę odliczanie, a siebie widzę dokładnie tutaj, więc jak gdzieś mi tam oczy będą uciekać, to nie jest coś, że ja sobie tutaj oglądam okolice, chociaż może byłoby to nawet wskazane, tylko dlatego, że w różnych miejscach muszę kontrolować obraz, czy mi tutaj gdzieś słońce nie świeci i tak dalej. No teraz tutaj świeci. Dobrze, zaczynajmy więc. 10 rozdział. 10 rozdział, gdzie po raz tak pierwszy wchodzimy w ten charakter naszego władcy Sarons. Tego bardzo interesującego charakteru. 10 rozdział zawiera w sobie oczywiście symbolikę 10 i te osoby z Was, które biorą udział w ceremoniach, wracają sobie do ceremonii na mojej stronie bucardimaria.com, czyli jak to oglądasz w całości w zakładce trylogia, to zaraz obok jest zakładka ceremonia, oczywiście fragmenty będą również na serwisie YouTube czy tam innych i jeżeli znasz ceremonię, to wiesz, co skrywa się już w samym numerze tego rozdziału. 10 to oczywiście szczęście, ale tak zwane koło fortuny. Na kartach Tarota Crowley'a, czyli na tych najbardziej symbolicznych kartach, najbardziej zbliżonych do tej prawdy, tej starej wiedzy mitycznej Atlantydy i Oriona, mamy to koło, takie złote koło, raz na wozie, raz pod wozem. I ten rozdział 10 zawiera w sobie również symbolikę 1 i 0, czyli maga i błazna, zaufania w coś wyższego. I tutaj w tej symbolice błazna widzimy Mariam, czyli naszą główną bohaterkę, ale widzimy również tego maga w postaci tego Artura de Lays, który jest takim autorytetem, który wie, czego chce, który kontroluje swoje myśli, słowa i działania, który jest po prostu takim ogromnym, ogromnym symbolem takiego prawdziwego i mądrego władcy. Mimo, że w tym rozdziale jeszcze tego nie widzimy, widzimy go raczej jakiego takiego dumnego, pewnego siebie. Ja tutaj rządzę, ja tutaj będę sprawował sądy nad czarownicami, a nie kościół i tak dalej. Ale te osoby z Was, które znają Artura już z trylogii numer 2, to wiedzą, że wcale on nie jest takim ciemnym charakterem. On jest bardzo, bardzo wyjątkowym mężczyzną i taką prawdziwą energią męską, taką, którą widzimy w różnych, różnych odsłonach, czyli w pierwszym momencie tak można go nie lubić, jaki to jest okropny, jaki to jest autorytet, jaki to jest taki, niezbyt się zachowuje w tych pierwszych częściach, czy w pierwszych dwóch księgach trylogii, czyli w Mrocznych Górach i w Zielonych Oczach Wiedźmy, no nie za bardzo się zachowuje, ale już w drugiej trylogii w zakładce Kapłanka Świętego Lasu, gdzie spotyka Elenę, to wiemy,
że jest to no niesamowity człowiek. A już na samym końcu, w ostatnim rozdziale, który już też znacie, jeżeli macie dostęp premium do trylogii, to w ostatnim rozdziale to właśnie Artur...